26 kwietnia w Karścinie odbył się pierwszy integracyjny turniej piłki nożnej Karścino Cup 2014. Turniej połączony był z uroczystym otwarciem i poświęceniem przez księdza Sebastiana Kolasę budynku szatniowo-magazynowego w Karścinie, który będzie zapleczem klubu Derby Karścino. Ta impreza jest tak ważna dla Karścina, ponieważ czekaliśmy na ten obiekt dosyć długo, bodajże od 3 lat, od momentu, kiedy jestem prezesem tego klubu. Ubiegałem się o powstanie takiego budynku, no i doszło do skutku dzięki panu burmistrzowi. Dzięki przychylności Rady Miasta udało się i dlatego to jest tak ważne, że wszyscy wreszcie widzą, co mamy. Uroczystość uświetniły mecze rozegrane w systemie pucharowym, a zagrały zespoły. Derby Karścino, drużyna SOS Wioski Dziecięcej w Karlinie oraz drużyna Old Boyów wraz z głównym napastnikiem Waldemarem Miśko, burmistrzem Karlina. Impreza bardzo fajnie zorganizowana, głównie przez mieszkańców Karścina i za to im należą się ogromne podziękowania. Włożyli też tutaj w otoczenie tego obiektu i boiska bardzo dużo swojej pracy i swojego wysiłku. No a sportowo, cóż, zajęliśmy ostatnie zaszczytne miejsce, ale myślę, że nie wynik tu się liczy, tylko po prostu dobra zabawa, rozrywka, no i trochę wysiłku fizycznego, który jest każdemu potrzebny. Drużyna gospodarzy pokazała dobre przygotowanie, wygrywając turniej. Dzięki budowie tego obiektu warunki rozgrywania meczów w Karścinie są dużo lepsze. Na budowę obiektu gmina Karlino uzyskała dofinansowanie w wysokości 100 tysięcy złotych z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach wniosku złożonego do lokalnej grupy działania Siła w Grupie na zadania dotyczące odnowy i rozwoju wsi. W programie imprezy przewidziany został również konkurs plastyczny dla najmłodszych pod tytułem Sport w mojej miejscowości. Po wszystkich zmaganiach i grach zgromadzeni goście oraz uczestnicy plenerowego festynu mogli się posilić gorącą wojskową grochówką, bigosem oraz pieczonym mięsem prosto z kuchni polowej.